No, siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny odcinek z powrotu na wyspę Shironagasu, czyli kolejną powieść wizualną, w sumie nie wiem czy kolejną, na pewno jedną z pierwszych, która nie jest polską powieścią wizualną, która otrzymała spolszczenie. Chociaż sami są czasem malutkie błędy typu, że słówka w zdaniu są złączone, nie ma spacji, ale takie tam drobnostki to nie są problemy. No dobrze, trochę... Ale będę taki bialutki, walić to. Więc z tego co ja pamiętam, to teraz już oficjalnie wyruszamy na wyspę Shironagasu, czyli nasza opowieść kracza na, powiedzmy, z tego poradnikowo wstępnego toru kracza na kolejnej głównej historii. No i przy okazji nasz duet będzie mógł chciałem powiedzieć, no wiecie, rozprostować nogi i rozstąpić skrzydła i pokazać na co go stać. No dobrze. No to jedziemy z koksem. Sam jestem ciekaw, co na tej wyspie się odpierdala. Może jakiś handel ludźmi jest, albo narkotyki, albo technologia obcych, i takie tam. To nieistotne. Istotne jest to, że idziemy się napierdzielać. Morze Beringa jest niezwykle wzburzone. Wyjący wiatr mrozi krew w żyłach, a czarne morze piętrzy się pod pochmurnym niebem. Mimo, że jest lipiec, to czuję, jakby miał tu zaraz zamarznąć. Okazjonalnie czubki fal, które uderzają o kadłub, ochlapują pokład. W ciągu roku na Aleutach jest tylko 10 dni czystej pogody. Przez większość czasu jest tu pochmurnie i burzliwie. Ciężko uwierzyć, że to letnia pogoda. Jak tragicznie jest tu w zimę. Wolę nawet nie myśleć. Tydzień po odwiedzeniu posiadłości Higginsu przyleciałem na Unalaskę z Nowego Jorku z przesiadką w Seattle. Statek wyruszył z Unalaski i teraz kieruje się w stronę wyspy Shironagasu. Jest mniej więcej tego samego rozmiaru co prom dla setki pasażerów. 3000 tonowy prom dla luksusowych pasażerów. Ciężko zaakceptować fakt, że to prywatna łódź. Masz hajs, masz towar, proste. Masz dużo hajsu, masz lepszy towar. Jeszcze bardziej prostsze. Próbowałem skorzystać z GPS-u. Cały czas brak sygnału. Wygląda na to, że nie można złapać żadnych fal radiowych. Być może gdzieś na tej łodzi jest jakiś zakłóczacz? Zgaduję, że naprawdę nie chcą ujawnić nikomu, gdzie znajduje się ta wyspa. Podejrzane. Powinienem mieć się na baczności. Sprawy przybiorą nieciekawy obrót, jeśli odkryją, kim naprawdę jestem. Muszę mieć też na uwadze, że ktoś może spróbować mnie wyeliminować. W każdym razie powinienem już wracać do środka. Przeziębię się, jeśli zostanę tu zbyt długo. Faktycznie, luksusik. Tu co to jest za martwe ciało? Ech, jest tu o wiele cieplej, aniżeli na pokładzie. Wciąż nie wierzę, że to letnia pogoda. Moje zmysły przez nią wariują. No. Olejemy, a klikniemy na nią. He? Wygląda na to, że jakieś wodorosty dostały się do środka. Prawdopodobnie z powodu tej okropnej pogody. 1-2 kawałki wodorostów. Nic w nich dziwnego. Uch, ech, co do? Czy wodorosty właśnie przemówiły? Może to tylko moja wyobraźnia.
Muszę być naprawdę zmęczony. Mógłbym przysiąc, że przed chwilą te wodorosty się odezwały. Ech! I podpisane jest wodorost. Ciągle słyszę jakieś zawodzenie z miejsca, gdzie leżą wodorosty. Jest tu nawet pianino. Szkoda, że nie umiem na nim grać. No. Czy przypadkiem ktoś nie wspomniał, że umie grać na pianinie? Chyba nazywała się Nene. Coś tam. Nie mogę sobie przypomnieć. A tu jakieś jest nawiązanie do innej gry, czy coś? Nie widziałem innych pasażerów. Prawdopodobnie są w innym salonie. Albo w swoich pokojach. Wszystkie pomieszczenia wyglądają tak samo. Albo próbuję unikać kontaktu z innymi pasażerami. Nie widzę żadnych pasażerów. Wow, jest tu nawet bar. Nie ma w nim barmana, więc zgaduję, że jest samoobsługowy. Może zrobię sobie drinka później. Pewnie zwymiotowałbym po tym. Rzucą łodzią na prawo i lewo. Exit. Lampa. Na pokładzie jest ciemno, ale oświetlenie tutaj sprawia, że jest jasno i przytulnie. Gdyby nie to bujanie, można by pomylić to miejsce z hotelem. Jakub, co tak dzisiaj kiepskawo? Lampy na suficie są całkiem jasne. Aha, przypadek klikłem. Okno. Pogoda na zewnątrz jest paskudna. Nie powinienem wyglądać za okno. Nie mogę nabawić się choroby morskiej. No dalej, wodoroście. To całkiem spory kawał wodorostów. Nie wydaje mi się jednak, że można z nich zrobić dobrą zupę. I geda! Zamorduję cię! Hej, przestań mnie kopać! Ojeju, ktoś tu chyba psychicznie nie wytrzymuje. Ciepełka. No nie, przyjemnie wygląda. Chociaż jest to zrozumiałe, no bo jak nawet, no, cieplutko tu jest. Albo ma chorobę tą morską, myślę przy okazji, i jedno na drugie się nakłada. Jestem na skraju śmierci, a ty stroisz sobie, że mnie żarty! Nie przesadzaj, to zwykła choroba morska. Tak, właściwie to nie przypominam sobie, bym prosił cię o towarzystwo. Powiedziałem przecież, że zostajesz w Nowym Jorku. Zaczynam żałować, że zabrałam się z tobą. Dobry Boże. Okej, posłuchaj. Jestem Taro Higgins, zięć Roya Higginsa. Ty z kolei jesteś moją młodszą siostrą. Rozumiesz? Nie przesadzasz aby trochę? Dlaczego chcesz używać fałszywego nazwiska? Lepiej lub gorzej. Moje prawdziwe nazwisko jest rozchwytywane w Nowym Jorku. Ktoś może mnie rozpoznać, jeśli poznają moje nazwisko. Więc muszę być ostrożny. Ty typowe. Hej, nie będę ryzykować, rozumiesz? Musimy być absolutnie ostrożni. Ta. Mówiłeś to już kilka razy. Więc bądź dobrą dziewczynką i słuchaj tego, co mówię. Ach. Hej, wszystko w porządku? Nie jest lekko, co? O, oczywiście! Ty idioto! Wytrzyj ślinę z twarzy, zanim coś powiesz. Obrzydza mnie to. Mnie też. Zbyt zmęczona. Wygląda trochę niemrawie. Mech, da sobie radę. Mogę coś jeszcze innego kliknąć? Jej włosy są roztrzepane. Czy ona próbuje ustanowić jakiś rekord? Jakby nie spojrzeć, naprawdę przypominają wodorosty. Czy ty właśnie kpisz sobie ze mnie w swojej głowie? Co? Nie, oczywiście, że nie. Czy te wodorosty w twoich włosach? Co? To było złośliwe. Nie, przesłyszałaś się. Pytałem się, jak się czujesz. I jesteś podejrzany jak zwykle. Teraz właśnie sobie uświadomiłem, że... A nieważne. Och, ech, och. Trzymasz się jakoś, wodorost. Znaczy, Neneko. Jeśli dalej będziesz się ze mnie żartował, oskuruję cię żywcem. Co jest z tobą nie tak? Popożrę twoją wątrobę z odrobiną fasolki i ładną lampką dobrego Cinati. Cianti? Hehehehe, tak. Jak możesz mówić takie okropne rzeczy do osoby, którą podziwiasz od zawsze? Poza tym, dlaczego po prostu nie zrzucić tego, co leży ci na żołądku? Jestem pewien, że dzięki temu poczujesz się lepiej. Czy mogę tutaj wymiotować? Nie ma opcji. Poczekaj, poszukam jakiegoś wiadra. W momencie, w którym miałem opuścić swój pokój, dwójka pasażerów pojawiła się na horyzoncie. Neneko natychmiast powróciła do bycia wodorostem. O!
my chyba się nie znamy. Nazywam się Akira Edgeworth. Jak z asa tych adwokatów? Cała przyjemność po mojej stronie. To moja opiekunka. Giselle Reed. Nie, cała przyjemność po mojej stronie. Taro Higgins. Zięć Roya Higginsa i mąż Addy Higgins. Akira Edgeworth. Wnioskując po nazwisku, prawdopodobnie pochodzi ze Szkocji. Jest raczej młoda, może w tym samym wieku co Noneko? Jej opiekunka, Giselle, za to... nie jestem pewien, skąd może pochodzić. Ma cechy różnych ras. Rozumiem, więc jesteś krewnym pana Higginsa. Słyszałam o tobie z różnych plotek. Miło mi cię poznać. Akira przygląda mi się uważnie. Wygląda na podejrzliwą. Jestem pewien, że moja przykrywka nie wypaliłaby, jeśli nie rozpuściłbym fałszywych plotek z wyprzedzeniem. Co powiesz na temat tej wyspy? Dlaczego pan Higgins nie mógł przybyć samemu? Mój teść nie miewa się ostatnio za dobrze, dlatego poprosił mnie o przybycie w zastępstwie. Powiedział, że jestem godny zaufania, albo może powinien powiedzieć, że nie mógł powierzyć tego nikomu innemu? Bogacze mają wielu wrogów, czyż nie? Tak, w rzeczy samej. Wygląda na to, że mój ojciec również miał wielu wrogów. Pomimo jego nieuleczalnej choroby, wciąż piastuje swoje stanowisko i godności. Absurdalne. Panienko, nie powinniśmy kontynuować tej dyskusji. Tak, masz rację. Obawiam się, że i tak. Powiedziałem już za dużo. Mam nadzieję, że pan Higgins wyzdrowieje wkrótce. Dziękuję. Na pewno wspomnę o tobie po moim powrocie. Życzę miłego dnia. Hech. Och, prawie zapomniałam. Pozwól, że udzielę ci drobnej porady. Porady? Akira zbliża się do mnie i szepcze mi do ucha. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy, jeśli nie wiesz nic o tej wyspie. Możesz się niemiło zaskoczyć. Co masz przez to na myśli? Dokładnie to, co powiedziałam. Lepiej nie węszyć tam, gdzie nie potrzeba. Oczywiście, jeśli cenisz swoje życie. Dbaj o siebie, panie Taro Higgins. Akira uśmiecha się i odchodzi. Och, stary, byłem pewien, że mnie przejrzała. Co za nieprzyjemna dziewczyna. Zaskoczyłaś mnie, całkowicie o tobie zapomniałem. Źle się jej z oczu patrzy, uważaj na nią. Nie musisz dwa razy powtarzać, zawsze jestem ostrożny. Tak właściwie to czujesz się już lepiej? Ech, słuchasz mnie w ogóle? Chyba będę chora. Cholera, ech. Wszystko w porządku? Potrzebujesz wymiotować? Kobieta pojawiła się znikąd i złapała Noneko za ramię. Ej! Noneko nie jest przyzwyczajona do kontaktu fizycznego. Przestraszona podskoczyła. Przepraszam, nie lubisz, gdy ktoś cię dotyka, czyż nie? Noneko nagle zaczyna mi przypominać wieloryba na plaży. Kilkukrotnie kopnęła mnie w kostkę. Chyba próbuje przekazać mi, żebym zainterweniował. Ach, nie przejmuj się nią. Nie jest zbyt towarzyską osobą i zaskoczyłaś ją tym nagłym dotykiem. Przepraszam, nie to miałam na myśli. Czy jesteście spokrewieni? Wybacz, nie przedstawiłam się. Nazywam się Baxter? Jestem Taro Higgins. A to moja siostra, Noneko Izumozaki. Pan Higgins? Ten multimilioner? Naprawdę miło mi was poznać. Ach, nie, jestem tylko jego zięciem. Ech, czy nie masz może przypadkiem jakiejś papierowej torebki czy czegoś w tym guście przy sobie? Moja ukochana siostrzyska jest o krok od zwymiotowania. Czy plastikowa torebka wystarczy? Mam też tabletki na chorobę lokomocyjną. Najpierw powinna jednak opróżnić swój żołądek. Proszę, Noneko, weź tę torbę. Riechl wręcza Noneko plastikową torebkę. Następnie poklepuje Noneko po plecach, zapominając o tym, co mówiłem jej chwilę wcześniej. Noneko zdaje się nie reagować tym razem, gdyż jest zbyt zajęta opróżnianiem zawartości swojego żołądka. Wyglądasz, jakby to nie był twój pierwszy raz, he? Jesteś może lekarzem? Albo pielęgniarką? Skąd wiedziałeś? Zgadłeś. Masz całkiem bystry wzrok. Pracuję jako interniska w małym szpitalu w Waszyngtonie. Jestem pod wrażeniem twojej dedukcji. Pracujesz jako detektyw? Ach, nie, jestem zwykłym urzędasem.
jest całkiem spostrzegawca. Każdy raz cieszę się, że mogę w końcu poznać jakieś przyjacielskie twarze. To może zabrzmieć niegrzecznie, ale tutaj prawie każdy traktuje każdego z dużą rezerwą. Byłaś zaproszona na tę wyspę? Haha, nie. Mój wujek otrzymał zaproszenie na tą podróż. Niestety rozchorował się, więc wysłał mnie w zastępstwo. Mówił, że wszystkie koszty zostały pokryte i będę miała okazję zatrzymać się w słynnej rezydencji Louis Assos samego Sir Raymonda. Ja nie chcę nic mówić, ale to jest trzecia osoba, której... No wiecie, jest to trzecia osoba pod rząd, która dostała zaproszenie, ale z jakiegoś powodu, choroba, samobójstwa, etc., albo czegoś innego, nie mogła przybyć, więc wysłała kogoś z rodziny. Oczywiście nasz pan Higgins pod przykrywką jest wyjątkiem trochę innym, bo jest tutaj na przedszpiegach, żeby zobaczyć, co tu się ogarnie, ale sam fakt jest, no po prostu schemat za schematem. Taki wiecie, punkt zaczepienia mamy. A może właśnie wszyscy poprzedni bywalcy, którzy mieli dużo wspólnego z wyspą Shironagasu, właśnie pozostali pozapraszani, ale z powodu strachu, choroby i wszystkich innych nieznanych nam jeszcze powodów, nie mogli udać się na tę wspaniałą placówkę i wysłali kogoś innego. Oczywiście trzeba też również założyć, że tak samo jak pan Higgins, inne postacie też mogą być pod przykrywką i wcale nie są spokrewieni. No wiecie, nie mają więzów krwi z osobami, które zostały pierwotnie zaproszone. Mój wujek zazwyczaj jest sknerą, ale w tym wypadku był zaskakująco szczodry. He? Nie otrzymaliście 10 tysięcy dolarów? 10 tysięcy dolarów? O czym mówisz? Ach, nie. Zapomnij o czymkolwiek mówiłem. Więc nie otrzymała żadnych pieniędzy na wydatki. O, teraz jestem ciekawa. Czy mogę zadać ci parę pytań? Oczywiście. Mam nadzieję, że mogę pomóc jakkolwiek. Czym jest to Louis Assosi? Czym jest to całe Louis Assosi? Czy jak inaczej się to czyta? Nie wiem, to w angielski, francuski, czy jakiś jeszcze inny? O którym wspomniałaś. A Louis to z francuskiego? To jest odpowiednik naszego Ludwika, nie? Znaczy Ludwik, podejrzewam, to jest odpowiednik Louisa. A skąd ja to wiem? Ponieważ niedoszły król Polski, syn poprzedniego króla polskiego, w tym Jana, czyli mówię o Janie Sobieskim, miał syna, który miał przezwisko Fafnik i to było bardzo kurwa złośliwe w jego stronę i był w połowie Francuzem i w połowie tamtym Polakiem, nie? I w polskiej wersji nazywał się Jakub Ludwik, a w francuskiej James Louis. Taka tam ciekawostka. Nie wiesz? Louis Assos to nazwa rezydencji zbudowanej przez Sir Raymonda. Ach, tak, słyszałem o tym, ale musiało uciec mi to z głowy. Krążą plotki, że to pięciogwiazdkowy hotel gdzieś na samym środku oceanu. Wow, brzmi niesamowicie. No dobra, teraz wyspa Shironagasu. Czy wiesz cokolwiek na temat wyspy Shironagasu? Shironagasu? Jestem prawie pewna, że słyszałem tę nazwę w japońskim. Japoński, wiem, że to japoński. A, przepraszam, zapomniałam, że pochodzi z Japonii. Czy wiesz, co oznacza co ta nazwa oznacza? Więc Shironagasu w japońskim oznacza nazwę gatunku jakiegoś wieloryba. Ale nie jestem pewien, dlaczego ktoś miałby nazwać wyspę po wielorybie. Albo będzie ta wyspa może jest związana z kłusownictwem i będzie na przykład jakiś biały wieloryb. Albo jakiś, nie wiem, inny rzadki okaz tego wieloryba. Albo wieloryb okaże się bóstwem, którego oni chcą i składają mu ofiary, na przykład, nie wiem, z dzieci. Bo właśnie tego typu historie lubią składać ofiarę z dzieci. Kobiety i dorosłe i faceci też się nadają. Tak tylko mówię. Shiro oznacza biały, od Nagasu długi i wysoki. Może być taka nazwana, ponieważ jest duża i w większości biała, kiedy obserwowana jest z wody. Dokładnie. A więc to gatunek wieloryba. Czy czujesz się lepiej, Neneko? Czy może potrzebujesz wymiotować ponownie? Jeszcze raz możemy na temat wyspy? Nic nie wiem o Shironagasu, gdyż nigdy wcześniej tam nie była. Może powinieneś popytać innych pasażerów? Tak, chyba masz rację. No to Sir Raymond.
Nie miałem okazji spotkać jeszcze Sir Raymonda? A ty, Rie? Co? Nie miałem okazji spotkać jeszcze Sir Raymonda? To chyba tu powinna być kropka. Zamiast znaku zapytania. A ty, Riech? Czy udało ci się go poznać? Niestety nie. Jest niesamowicie bogatą i potężną osobą, która należy do wyższych sfer społeczeństwa. Spotkać kogoś takiego w cztery oczy to nic prostego dla takiej zwykłej dziewczyny jak ja. Rozumiem. Bogacze mają pewnie swoje własne bogate problemy. No, ciągniemy dalej temat. Jakim typem człowieka jest Sir Raymond? Szczerze to nie mam pojęcia. Chcesz mi powiedzieć, że nigdy nie słyszeliście o Sir Raymondzie? Nagle doszedł do mnie głos mężczyzny. O, mamy wreszcie jakąś męską personę oprócz głównego bohatera. W tym gronie... Dobra, już nie będę źle nazywał. Sir Raymond pochodzi z rodziny arystokrackiej, ale cały swój majątek zbudował na biznesie naftowym na Morzu Północnym. Jest życzliwym człowiekiem, ale również ma tajemniczą stronę osobowości. Mężczyzna w białym garniturze, śmierdzący alkoholem, pojawia się w tym samym pomieszczeniu. Prawdopodobnie wypił o kolejkę za dużo. Wybaczcie za spóźnienie, jestem Jacob Rutland, czyli Jakub. Nie wiem, jak Rutland. Nie wiem, jak to tłumaczyć do Rutland. Nie wiem, czy to jest trud. W sumie to nie jest ważne. A wy? Riechl Baxter, Taro Higgins. Higgins? Ach, facet, któremu udało się zdobyć serce jedynej córeczki starego Higginsa? Kiedyś ta ogromna fortuna przejdzie na ciebie, czyż nie? Muszę przyznać, nieźle się urządziłeś. To nie małżeństwo dla pieniędzy. Hek, cokolwiek nie powiesz. Więc to twoja pierwsza wizyta na wyspie Shironagasu? W rzeczy samej. Wiesz cokolwiek na temat pochodzenia nazwy tej wyspy? Riech i ja właśnie o tym rozmawialiśmy. Dlaczego się tak nazywa? Co za nudny temat do rozmowy. Kiedyś miała tu miejsce bitwa morska między Ameryką a Japonią. Podobno kiedy Japończycy zauważyli wyspę, pomylili ją z wielorybem, więc nazwali ją wyspą Shironagasu. Oczywiście ona ma ona własną nazwę, ale trzymana jest w sekrecie. Sir Raymond jest naprawdę ostrożnym człowiekiem. Ale kogo obchodzi, jak ta wyspa się nazywa? Nie mógłbym dbać mniej o takie drobnostki. Rozumiem. Więc naprawdę została nazwana po wielorybie. Naprawdę zostałeś wybrany jako reprezentant Higginsa? Nie wierzę w to jakoś. Nie wyglądasz i nie zachowujesz się jak arystokrata. Dałeś radę zdobyć zaufanie Higginsa, więc przynajmniej nie brakuje ci motywacji. Skąd wiesz o tej wyspie i przede wszystkim co o niej wiesz? Po co tu tak naprawdę jesteś? Nie mów mi z powodu tego głupiego listu. Krew? Czy ciało? Czego szukasz na tej wyspie? Krew? Ciało? O czym ty mówisz? Nie rozumiesz, o czym mówię? Naprawdę jesteś tu na polecenie Higginsa? Jeśli próbujesz nas oszukać, nie wrócisz z tej wyspy żywy. Mój drogi towarzyszu, tutaj jesteś Jacob. Szukałem cię po całym statku. Otyły mężczyzna, otyły panie, w okularach pojawia się w pokoju. Jego garnitur wygląda jakby szyty na miarę. Szczerze wątpię, że jakikolwiek sklep sprzedaje garnitury w jego rozmiarze. Mężczyzna spogląda na Jacoba ukradkiem. O co chodzi, Thomas? Thomas to chyba to... no... to Tomasz po prostu. Nie przerywaj mi. Prowadzę ważną dyskusję z tym oto dżentelmenem. Ach, ale ach! Wciąż musisz mi opowiedzieć o tym wielkim zwycięstwie w kasynie w Macao. Macao to jakaś wyspa, czy chodzi o grę Macao? Znaczy wyspa, jakieś miasto. No proszę, Jacob! Macao? Ach tak! Prawie zapomniałem o tym! W porządku, chodź! A, pikłem! Coś przyklikałem? Czekaj. Opowiem ci o tym przy paru drinkach. Panie Higgins, musi mi pan wybaczyć. Dokończymy naszą dyskusję w przyszłości. Zrozumie pan, kiedy w końcu dotrzemy na wyspę. Nie zepsuję całej zabawy. Jacob opuszcza pokój wraz z Tomasem. Szkoda. Prawie udało mi się dowiedzieć czegoś o tej wyspie. Tomas zdecydowanie coś o niej wie. Przerwał moją konwersację z Jacobem umyślnie. Co za burzliwy typ. Chyba się nie dogadamy. Cały czas spotykam ludzi takich jak on. Będę żygać! Wygląda na to, że Naneko opróżniła już cały swój żołądek.
Po wyglądzie wnioskuję, że przed podróżą zjadła cały talerz ciasta. Czy to kukurydza? Zgaduję, że powstrzymywała się przed Tomaszem i Jacobem. Wszystko w porządku, Neneko? Przyniosę ci trochę wody. Krew albo ciało. Pan Higgins wspomniał coś o narządach. Czy to ma coś z tym wspólnego? To wszystko nie ma sensu. Nie mam pojęcia, co próbują ukryć na tej wyspie. Co to może być? Muszę odkryć prawdę na temat wyspy Shironagasu. No to co? Zakończyliśmy widokiem na morze i... Wróć. Zaczęliśmy morze z widokiem na morze i zakończymy widokiem na morze. Czyli to też pasuje, bo w poprzednim odcinku też zakończyliśmy widokiem na morze i zaczęliśmy widokiem na morze. Nie. A nieważne. Ważne, że ten odcinek jest wystarczająco długi, więc... Podsumowując. Gówno wiem. W dupie byłem. Gówno widziałem. Na razie... Obserwujmy, co będzie się działo. Więc z tej strony Jakub. A to było. Powrót na wyspę Shironagasu. No dobra. Widzimy się kiedy indziej. Nara. A, i przypominam. Jutro odcineczek, czyli w piątek wyjdzie, a także będzie stream. Ci, co są zainteresowani. Nara.